W zadaniu mamy duży sześcian, ale należy wyjąć z tego sześcianu taki mniejszy. I zadanie dotyczy właśnie takiej sytuacji. Drewnianą kostkę sześcienną o krawędzi długości 30 cm rozcięto na 27 jednakowych mniejszych sześciennych kostek. Z 8 takich małych kostek ułożono nowy sześcian. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pole powierzchni nowego sześcianu jest równe 4800 cm kwadratowych. Zauważmy, że w naszym zadaniu, w zdaniu pierwszym, tak jakby wyciągamy 8 kostek. 4 kostki mamy na górze i 4 kostki mamy na dole. Są to na żółto zaznaczone rozcięte kosteczki. Odczytujemy, że krawędź naszego dużego sześcianu jest równa 30 cm. Zatem jedna taka kosteczka ma wymiary 10 na 10 na 10 cm. Wobec tego nasza żółta kostka będzie miała tutaj 20 cm, tutaj 20 cm, tutaj również 20 cm. Wzór na pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi PC równa się 6 razy pole kwadracika, czyli A do kwadratu. PC przepisujemy, 6 także, a do kwadratu, czyli bierzemy krawędź do kwadratu. Tutaj w tym wypadku żółta krawędź będzie równa 20, więc bierzemy 20 do kwadratu. PC równa się 6 razy 400. PC równa się 2400 cm kwadratowych. Widzimy, że tutaj jest inne pole, więc zaznaczamy fałsz. Teraz przejdźmy do drugiego zdania. Objętość nowego sześcianu jest równa 8000 cm3. Objętość jest określona następującym wzorem. V równa się A do trzeciej. V równa się, w miejsce A wkładamy krawędź, czyli 20 cm, więc mamy 20 do potęgi trzeciej. Przypominam, że 20 do 3 to jest 20 razy 20 razy 20. Zatem po wymnożeniu otrzymujemy 2 razy 2 razy 2 to 8 i te 0, 3 doklejamy do liczby 8. Dopisujemy przy odpowiedzi jednostkę centymetrów sześciennych. Widzimy, że tutaj mamy tę samą wartość. Zaznaczamy prawdę. Więcej zadań i testów na matwiz24.pl. Jeśli Ci pomogłem, daj suba i łapkę.